witajcie na kanale Agnieszka Grzelak. Jak widzicie, przygotowałam dla Was nową serię. Nie wiem jeszcze, co ile ona się będzie pojawiać. Stwierdziłam, że od czasu do czasu wrzucę Wam film, jak ja robię jakieś jedzenie, jakieś picie, coś, co akurat w tym momencie bardzo lubię albo lubię już od dawna i chciałam się z Wami tym podzielić. Będą to zwykle łatwe przepisy, mam wrażenie, bo wydaje mi się, że jeżeli chcecie oglądać jakieś trudne i skomplikowane rzeczy, to macie mnóstwo youtuberów, którzy takie rzeczy pokazują. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić w domu herbatę zieloną z prażonym ryżem, bo oczywiście taką można kupić, ale nie wszędzie możecie ją dostać, a jest po prostu banalny sposób na to, żeby zrobić ją samemu. Jeżeli będę coś robiła nie tak, to od razu przepraszam, ale jeszcze nigdy nie kręciłam filmu z jedzeniem, więc jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, to dajcie znać. To, czego będziecie potrzebować, to biały ryż, czy tam brązowy, jaki lubicie, jaki wolicie. Zielona herbata, liściasta oczywiście sypana najlepiej, bo w torebce to średnio wyjdzie. I patelnia. Na pewno jeszcze przyda się Wam urządzenie do zaparzania herbaty. Ja tu mam taki listek. To, co musimy zrobić, to rozgrzać patelnię. Więc ja sobie ją włączę. Najpierw dam jej się rozgrzać i jak ona się rozgrzeje, wtedy będę prażyć ryż. Ryż praży się podobnie jak brązowiciem przed bułkę tartą. Po prostu na suchą patelnię, bez żadnego tłuszczu, trzeba wysypać ryż i dać mu się zarumienić. Tylko pamiętajcie, żeby go nie spalić. Więc trzeba kontrolować temperaturę. Z przezroczystego staje się biały. On musi się uprażyć, czyli zabrązowić. I kiedy ryż zrobi się taki złotobrązowy jak teraz, można już wyłączyć kuchenkę. Ryż powinien mieć w tym momencie taki zapach troszeczkę jak popcorn. I teraz przesypuję ten ryż z powrotem. Jak widzicie, on ma kolor taki złoto-brązowy i bardzo, bardzo ładnie pachnie. I teraz nie pozostaje nic innego, jak dodać go po prostu do herbaty. I dalsza część jest tak samo banalnie prosta, czyli bierzecie sobie ten wasz pojemniczek i swoją ulubioną zieloną herbatę. Ja zwykle biorę koło łyżeczki, bo ta akurat ma pełne liście, więc one potem się rozwijają i zabierają bardzo dużo miejsca. I do tego mniej więcej pół albo 1/4 łyżeczki prażonego ryżu. Zamykacie, wkładacie do szklanki jak zwykle i pamiętajcie, że jeżeli zalewacie zieloną herbatę, to trzeba ją zalać wodą nie cieplejszą niż 80 stopni. I daje jej się namoczyć jakieś mniej więcej 2-3 minuty. Zielona herbata też robi się cierpka, jeżeli będziecie trzymać ją dłużej. I po 3 minutach już można wyjąć herbatę. I mamy cudny napar zielonej herbaty z prażonym ryżem. Pachnie, szczerze Wam mówiąc, dokładnie tak samo jak te herbaty z prażonym ryżem, które ja na przykład kupowałam. Więc jak dla mnie nie ma różnicy, a macie tanio, prosto i od razu u siebie w domu. Aga poleca! Dajcie znać, co myślicie, czy chcecie oglądać więcej takich filmów właśnie w stylu jak łatwo zrobić coś tam, albo jak zrobić w domu jakąś rzecz, którą trudno dostać na przykład, albo jest droga. Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie też, że tutaj od razu możecie subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I tak samo jak klikniecie tutaj po prawej stronie, możecie przejść do kolejnego filmu, który dla Was umieściłam. Więc trzymajcie się jak zwykle ciepło, ściskam Was serdecznie, pa pa!